Tak, piąte a szóste w sezonie będą solowym liderem, to jest pewne. Natomiast po tym meczu o jakiś stopień, o szczebelek czy dwa, na pewno wespnie się w rankingu PGA Tourów Zgorzelec. Z kapitanem PGA Tourów Zgorzelec możemy porozmawiać. Dzień dobry, Repo. Po raz kolejny możemy się usłyszeć. Siema. Dzień dobry, dzień dobry. Co u ciebie, co u was? Bootcamp, jak widzę, idzie pełną parą. Czy można powiedzieć w jakiś sposób, że to jak graliście dzisiaj, to już jest efekt tego, że spędziliście ze sobą trochę czasu? Czy raczej za wcześnie, czy raczej ja próbuję tutaj tworzyć teorie, które nie mają pokrycia w rzeczywistości? Ty mi powiedz, bo ty wiesz najlepiej. Ciężko stwierdzić, gdyż drugą i trzecią mapę graliśmy z losem skaczącym do 20%. Chciałbym powiedzieć, że z mojej perspektywy to wygląda tak, że tylko organizator może mieć problemy techniczne, niestety gracze nie mogą takich rzeczy posiadać. Chciałbym też nadmienić jedną sytuację, żeby, i to jest prośba do administracji PLE, żeby żaden admin nie wchodził nam przed mapą i nie mówił to, co powiedział jeden z adminów, bo niestety wyprowadza nas to z równowagi. Tyle ode mnie. Okej, okay. A jesteś w stanie w tym momencie porozmawiać ze mną o samym spotkaniu, o jego przebiegu, o odczuciach to pewnie, z samego tak, serwera? Tak. Dobra, to o tym porozmawiamy. Ja myślę, że wszystkie informacje, które chciałeś przekazać, wybrzmiały odpowiednio. Zatem teraz o samym spotkaniu. Może faktycznie o tym, jak to wyglądało od samego początku. Zaskoczyliście, jak mówił Ritz, delikatnie samą tę drużynę, że wygraliście mapę Ancient. Ty ostatnio mówiłeś w wywiadzie, że jesteście przygotowani na praktycznie każdą arenę. Jak wyglądało weto? Jak wyglądał plan na rozgrywkę? Czy faktycznie chcieliście troszeczkę wpuścić Mad Dogs Pact w takie pole komfortu i urwać im coś cennego dzisiaj? Szczerze, wiedzieliśmy, że na pewno pikną Ancienta, ale jest to nasz czwarty Ancient grany razem i nie czujemy się jeszcze na tej mapie. Uważam, że Pact grało, w sensie potrafi grać tą mapę, ale strasznie dużo granatów nie trafiali i przez to przegrywali te rundy. Jak próbowali coś kończyć na przykład na B, to zawsze była jakaś dziura, którą wykorzystywaliśmy. Tak to pewnie mieliby o wiele większy wynik w Tero, a to jest jednak mapa CT, jak widać po wynikach tych tier 1, tier 2. No i wynik był jaki był, a moim zdaniem Pact mogło to jakby więcej rund wyciągnąć w Tero, już by nie mieli aż takich kłopotów w mojej opinii. Mhm. A jeżeli to chodzi... do samego Ancienta oczywiście. Tak, oczywiście, no bo o mapę numer 2 bym teoretycznie pytał, nie wiem czy ty chcesz na ten temat jakoś szczególnie długo rozmawiać. Jeżeli tak, to możesz po prostu coś o niej opowiedzieć. No co mogę opowiedzieć, no wychodzimy jeścina na 5 sekund, no, tyle mogę opowiedzieć, że dla nas mecz się przegrał w drugiej rundzie już. Okej. Okay. Po prostu było niewykonalne grać w tych warunkach. Rozumiem. Jeżeli chodzi natomiast o ten sezon, o to, co do tej pory się dzieje, to było wasze czwarte spotkanie, no ale my jesteśmy w szóstej kolejce, więc dla nas, będących tutaj w studio, to jest półmetek sezonu, półmetek fazy wiosennej. Wykończycie poniekąd już ten etap rywalizacji z takimi mocnymi zespołami, z tymi markami, z którymi wiadomo było, że mogą być problemy, że mogą być stracone mapy czy mecze. Jak ty oceniasz zatem ten czas? Udało się urwać mapę na Illuminar, udało się urwać mapę chociażby dzisiaj na Mad Dogs Pact. Jak twoim okiem wyglądały te pierwsze tygodnie w tym sezonie? No jest tak jak mówisz, na początku trafiliśmy na mocne drużyny i moim zdaniem pokazaliśmy tego pazura. Potrafiliśmy wygrać tą jedną mapę, gdzie jakby w wcześniejszych sezonach to się nie zdarzało, jak już przegrywaliśmy na załóżmy mocniejsze drużyny i wtedy nam załóżmy brakowało punkcików, żeby się dostać na te playoffy. Natomiast teraz no jest jakby z górki w mojej opinii, bo zostały drużyny już... Jezu, słowa szukam, żeby ich nie obrazić. No niższego tieru, tak, okay. niższego tieru niż aktualnie graliśmy, więc myślę, że szansa na zdobycie dużej nawet ilości punktów jest całkiem możliwa, bo zostali nam przeciwnicy tacy, którym powinniśmy podołać po prostu. Jasne. No to tego życzę, żeby te punkty zaczęły wpadać, żebyście weszli do top 8 i już w tej czołówce pozostali. No i oczywiście spotkań już bez jakichkolwiek problemów technicznych. Repo, bardzo serdecznie ci dziękuję. Miłego czasu na bootcampie, miłego czasu z drużyną. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Tyle PGA Tourów Zgorzelec w tej kolejce.